Krzysztof, pojawiłeś się ostatnio na gali L Style Awards i rozmawialiśmy z tobą, ale przed galą i przed tym, jak dowiedzieliśmy się, kto wygrał i jakie gwiazdy się pojawiły na evencie. Pojawiła się tam m.in. Magda Mielcarz, no, która ewidentnie zaszokowała wszystkich, bo zmieniła swój wizerunek. Jak go oceniasz? Nie również szokowała, ja wręcz Magdy nawet nie poznałem, ja znam ją kilka lat. Jest to przepiękna kobieta, Słowianka, ale wiesz, jak każda dojrzała kobieta szuka pewnych zmian w życiu. Może stwierdziła, że również zmiana w swoim wyglądzie, w całej stylizacji jest też jej potrzebna. Ja myślę, że ona cały czas poszukuje czegoś nowego. Nie hejtuje tego, nie, absolutnie nie krytykuje. Magda przede wszystkim jest fajną osobą tutaj w serduszku, a to, że eksperymentuje jak chce, proszę. A tobie jako facetowi podobała się przed czy po metamorfozie? Absolutnie przed. Dlaczego? Co było takim, wiesz, tym elementem, który tak cię urzekał wtedy w niej? Na pewno bardziej naturalnie wyglądała, ale może dlatego, że wpisywała się w trend takiej pięknej blondynki Słowianki. Tutaj zrobiła się już tak bardziej w kierunku gwiazdy amerykańskiej, hollywoodzkiej, ale może to komuś się też podoba.